Dobry wieczór, dzień dobry. Witam się z wami kolejny raz. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Moi drodzy, dzisiaj degustacja piwa takiego, jakiego jeszcze, powiem szczerze, nie piłem. A więc piwa w połączeniu z whisky. No, taką dozę, mam nadzieję, przyjemności, ale wielkiej przygody, takie pomieszanie gatunków alkoholi, no, proponuje nam browar Cornelius w piwie, które obok mnie dzisiaj po prawej stronie specjalnie dla was przygotowałem. Moi drodzy, IPA and Whiskey, edycja limitowana, piwo nieklarowane, IPA Whiskey Floret. No, jestem tutaj bardzo ciekawy, bo powiem szczerze, na łatwy grunt to piwo nie trafiło. Dlaczego? Przyznam się wam, że w latach 90., pod koniec lat 90., pracowałem w fabryce whisky w Szkocji i jeśli chodzi o również ten gatunek alkoholi, nie tylko piwo, ale i whisky, no mogę dużo rzeczy powiedzieć, nawet takich bardzo, bardzo ciekawych, ale również myślę, że na ten temat mam dość szeroką wiedzę. Zatem trudno temu piwu dzisiaj będzie tutaj przejść ten test dobrego smaku, ale no zobaczymy, może się akurat uda połączenie piwa i whisky. Jestem arcyciekawy tego, co tutaj zaraz się wydarzy. Moi drodzy, a więc do meritum. IPA and Whisky. No, Cornelius bardzo ładną etykietę przygotował. Tutaj nie mogę powiedzieć, bo jest, spójrzcie, taki brąz delikatny, bardzo ciekawe nuty takiego złota w grafice, no i taki kogucik tutaj z logiem Corneliusa. Bardzo ładna etykieta, bardzo stylowa, no zwiastowałaby, że tutaj naprawdę mamy piwo bardzo, bardzo ciekawe, aczkolwiek zaraz zobaczymy. Co więcej, tutaj szyjka też również takim z taką etykietą z brązu i złota, no bardzo, bardzo stylowo. Nie będę tego krył, aczkolwiek co pisze Cornelius o tym piwie? IPA and Whiskey. Smak i styl w jednym. Cornelius India Pale Ale Whisky to połączenie najwyższej jakości słodów z nutą szlachetnego whisky. To piwo silnie nachmielone, o intensywnej goryczce, wzbogacone owocowymi akcentami pochodzącymi z wyselekcjonowanych odmian chmieli. Mglisty z wyglądu, wyrazisty w smaku. Najsmaczniejszy, gdy przed otwarciem obrócisz butelkę na chwilę dękiem do góry. To oczywiście zaraz uczynię. Piwo typu IPA Indian Pale Ale z aromatem whisky. Nieklarowanie, naturalnie mętne, pasteryzowane, osad na dnie opakowania jest zjawiskiem naturalnym. Uwaga, jakie składniki, szanowni państwo, kto dzisiaj przed państwem wystąpi w tej butelce? Woda, sód jęczmienny, pilzneński, karmelowy, monachijski, sód pszeniczny, cukier naturalny, aromat whisky, chmiel goryczkowy, chmiele aromatyczne, cascade, amarillo, mozaik, kwas cytrynowy, aromaty drożdże. Producent Sulimar, spółka z o.o. Piotrków Trybunalski. No zobaczymy, Cornelius. No, alkohol 6%. Skala goryczki tu jest taka bardzo ciekawa. I mamy IBU mniej więcej na poziomie między 30 a 40, rozumiem jakieś 35. To w skali umiarkowana, zdecydowana, intensywna dla koneserów to jest tak niżej, w niższy poziom zdecydowanej, czyli jakaś goryczka jest według producenta, ale niekoniecznie wysoka. Powiem wam szczerze, że no tutaj prawdopodobnie whisky będzie tyle, co ten aromat whisky. Mam nadzieję, że to w smaku będzie przyjemne, aczkolwiek są takie piwa na świecie, które rzeczywiście to połączenie mają bardzo udane, aczkolwiek nie każdy jest tego fanem, dlatego kiedyś wam o tym opowiem, aczkolwiek dzisiaj, no jestem ciekawy, powiem szczerze, że pierwsze piwo z whisky, które tutaj z rodzimego rynku piję, no i mam nadzieję, że ono dzisiaj miło mnie zaskoczy.
Delikatne syknięcie, trochę takie średnie. Kabzel żółty z logiem, takim tym kogucikiem Corneliusa, bardzo ciekawy. No, tutaj w aromacie takie cukierki bym bardziej poczuł. Cukierki, kukułki. Takie, wiecie jakie to są, takie te czarne. Aczkolwiek no taki smak, taki aromat jest słodki. Może jest to taki jakiś whisky, ale no nie, cukierki, kukułki. Zatem zobaczymy, co nam się tutaj dzisiaj pojawi. Zamieszajmy trochę przedtem. Tą butelkę trochę ją wcześniej trzymałem postawioną przed nagraniem. Mam nadzieję, że tutaj nic nie zeszło. Chyba nie, chyba jest ok. Wybełtane. Polejmy. I co mamy tutaj? Moi drodzy. Obfita piana, średnio pęcherzykowa. Kolor mętny. Ale ta klarowność jest, ta mętność jest taka równomierna, więc tutaj było dobrze wybełtane. Myślę, że jest to, co miało być. Bardzo taki kolor, trochę jak Weizen tutaj to wygląda. Naprawdę, jakbym to miał ocenić, to jest taki Weizenowy kolor, ale taki słonkowy żółty. Trochę klarowny, nie jest bardzo, bardzo mętny. Ale taka klarowność delikatna jest. Bąbli nie ma. Przegazowane. Tutaj przynajmniej z wyglądu nie się nie prezentuje. Piana ciekawie się tutaj utrzymuje. Biała piana. Bardzo ładny wygląd. Bardzo ładny wygląd. Zobaczmy, co tutaj mamy w aromacie. No są te cukierki kukułki. Zdecydowanie. One zwiastują jakąś tam, powiedzmy, że coś jest z takich alkoholi właśnie jak whisky w środku. Jest tam taki aromat właśnie gdzieś, no można by było przypisać to temu, że to jest, ale to bardziej jest taki aromat takich cukierków, takich baryłek czekoladowych albo cukierków, gdzie w środku, w nadzieniu jest, powiedzmy, jakiś krem, jakieś nadzienie jest takie z domieszką whisky. O, takie to połączenie, takie, jest taki bardzo słodki ten aromat. No ale to co najważniejsze, a więc smak. Wasze zdrowie, spróbujmy Corneliusa IPA and Whiskey. Ciekawe z jakiego rejonu Szkocji. Może Highlander? Kto to wie? Moi drodzy, spróbujmy. Powiem wam, że to jest ciekawe piwo. Jest gładkie, jest pijalne, myślę, że jest słodkie, jest dość mocno słodkie, goryczka znikoma. Tutaj w tej skali, że to jest na 100, to jest 35 IBU. Nie wiem, może w dalszym łyku. Na razie jest goryczka bardzo niska. No ale powiem wam szczerze, tak, ten mariaż tego aromatu whisky jest ciekawy. Nie jest to piwo porywające. Nie jest to piwo, które by mnie tutaj powiedziałbym sobie łohoho, to jest mega piwo. Nie. Nie. Ale
Ciekawa przygoda. Ja myślę, że jeżeli kupicie, to się nie zawiedziecie, bo jeśli nie próbowaliście takiego połączenia, to jest ciekawe. Ale no daleko, daleko, daleko tutaj, żeby to nazwać bardzo dobrym piwem. Nie, jest takie średnie, do wypicia jak najbardziej. Aczkolwiek i czuję, że ten aromat tej whisky jest wyciągnięty. On się tak objawia trochę sztucznie. Nie wiem, jak go uzyskano, nie będę wnikał, ale jest taki trochę sztuczny, taki właśnie jak z cukierków kukułek, jak z takich baryłek czekoladowych, gdzie w środku na dzień jest o smaku whisky, powiedzmy. To takie jest, mamy posmak jakiejś tam whisky, ale to trudno określić, czy to właśnie jest. Tutaj te domieszki pod nazwą aromaty, czy też kwas cytrynowy, myślę, że miały na celu ubogacenie tego smaku whisky, a tymczasem jest tak, powiem wam szczerze, no tak średnio to wyszło. Ale piwo jest ok, pijalne. Ciekawa przygoda, połączenie IPA i whiskacza, ok, może być. Jeśli ktoś tego nie pił, to myślę, że można spróbować, bo to smakuje dość ciekawie. Aczkolwiek jeszcze jedną rzecz tutaj bardzo warto podkreślić. To piwo, wydaje mi się, że kosztuje około piątki. Może nawet poniżej gdzieś piątki. Więc za taką kwotę to myślę, że warto kupić. I spróbować połączenia IPA i whisky. Nie będę negował. Nie jest to najwybitniejsze piwo, ale w smaku myślę, że ciekawe doznanie. Ciekawa przygoda. Jeśli ktoś lubi whisky i do tego piwo, no to proszę bardzo, takie połączenie. Jest aromat, ale to czuć, że to jest taki aromat. No tutaj ewidentnie cukierki, kukułki, jeszcze raz. Dziękuję wam pięknie za dzisiejsze spotkanie. Zdegustowane IPA and whisky. Myślę, że na plus. Warto poznać tą historię piwa z taką dozą właśnie aromatem, smakiem whisky. To ciekawa przygoda. Dziękuję wam pięknie. Wasze zdrowie. Trzymajcie się. Cześć.